Przez większą część mojego życia to, co najbardziej wyprowadzało mnie z równowagi, to zwykła ludzka głupota. I czasami również moja własna. Ale kiedy w końcu dorosłem, albo tak mi się tylko wydawało, uświadomiłem sobie, że z głupotą nie da się walczyć, więc nie jest ona warta tego, by z tej równowagi mnie wyprowadzać. Natomiast to, co najbardziej podnosi mi ciśnienie krwi w żyłach, to zwykłe ludzkie, i teraz uwaga, będzie cudzysłów, tak aby nie zostać po raz kolejny uznanym za ordynarnego. Początek cudzysłowiu, skurwysyństwo, koniec cudzysłowiu. Fakt, że są ludzie, którzy całe swoje życie jadą na plecach innych, wykorzystując ich w mniejszym bądź większym stopniu, czy to finansowym, emocjonalnym, czy jakimkolwiek innym, jest dla mnie po prostu niezrozumiałe i u mnie ma zero tolerancji. To było głównym powodem uruchomienia przeze mnie gorącego telefonu Konkrety TV. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając w lewy róg swojego ekranu, aby obejrzeć jeden z poprzednich odcinków Konkrety TV zatytułowany Dzyn Dzyn Polonio. Nie musiałem długo czekać, by telefon się rozdzwonił, a skrzynka e-mailowa zaczęła zapełniać się e-mailami. Jedną z pierwszych osób, które się ze mną skontaktowały, była osoba, którą za chwilę poznasz. Materiał filmowy nie jest zrobiony po to, by jedna pani drugiej pani, bo moja rozmówczyni podkreśliła, że opowie mi o zaistniałej sytuacji, ale dopiero po spektaklu, który miał miejsce w minioną niedzielę, ponieważ nie chciała popsuć uczuć innych ludzi, którzy współpracowali przy tym projekcie. Proszę, poznaj panią Barbarę Kulesza. Pewnego razu odebrałam telefon i usłyszałam głos pani artystki zapraszający mnie do współpracy nad jej nową produkcją. Od razu jej powiedziałam, że ja jestem osobą wyjątkowo zajętą i w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku, od rana do naprawdę późnych godzin wieczornych pracuję i nie mam czasu na tego typu produkcje, ale ona swoją nachalnością i swoją stanowczością namówiła mnie do tej produkcji. Ja podjęłam współpracę, z której byłam bardzo zadowolona jako artystka. Współpraca dotyczyła spektaklu Pinokio, a ponieważ ze względu na to, że ja jestem osobą zajętą, pani od razu mnie zapytała, a pani Barbaro, ile pani sobie życzy za choreografię do tych 8 utworów? Więc ja jej powiedziałam, że to nawet nie chodzi o pieniądze, chodzi o mój czas, cenny czas. Myśmy już nigdy więcej nie rozmawiały na temat pieniędzy, ale ja w swojej głowie artystycznej nigdy nie przypuszczałam, że można komuś nie zapłacić za wykonaną pracę. Tym bardziej, że po skończonym spektaklu zadzwonił do mnie jej współpracownik i zapytał mnie, jak wysoko cenię sobie moją pracę, więc mu odpowiedziałam, no ja przepraszam, ale my nie mamy umowy podpisanej, w związku z tym tyle, ile uważacie. I to była jedyna rozmowa, którą ja przeprowadziłam na temat pieniędzy i finansów. Nie muszę dodawać, że ja za swoją ciężką pracę, 6-miesięczną, oraz przebywaniu na próbach w każdy poniedziałek, a przed samym spektaklem, nawet 2 razy w tygodniu, nie otrzymałam żadnego wynagrodzenia. I chociaż pani twierdzi, że byłyśmy umówione na reklamę, to ja naprawdę, trudno mi dopatrzyć się, jaka to mogłaby być reklama, skoro na plakatach było 2 słowa, które nijak nie miały, nie odzwierciedlały tego, co ja robię. Więc ja tego nie uważam za zapłatę za moją pracę. Ale to jeszcze nie koniec całej historii, ponieważ po zakończeniu spektaklu z podstępem wyłudziła ode mnie e-maile do rodziców dzieci z mojego zespołu, które współpracowały ze mną dla potrzeby tego spektaklu i zaprosiła te dzieci do kontynuowania z nią współpracy w następnych rzekomych produkcjach. Ponieważ ja już wiedziałam, że takiej produkcji nie ma, że jest to próba przechwycenia moich dzieci, napisałam jej wprost, jakim prawem to robi. Nie po to pracowałyśmy razem w Pinokiu, żeby teraz próbowała mi zabrać dzieci. A więc groteskowo mi odpisała, że jest uczciwa, ponieważ informuje mnie o tym, że taki e-mail do rodziców wysłała. Ja w ciągu 6 minut przygotowałam, po 6 minutach już odpisałam jej, że ja nie
nie uważam takie rozwiązania za uczciwość, tylko za cwaniactwo. I jeszcze jedno, co chciałabym dodać, po prostu nie bardzo chciałabym uczulić poronię chicagowską na charakter tej pani. Szczególnie my, artyści, obojętnie czy jesteśmy amatorami, czy fachowcami, czy zwykłymi ludźmi, nie powinniśmy być poniżani, nie powinniśmy być traktowani jak zło koniecznie, tylko do tego, żeby ta pani mogła siebie wypromować, a ja będąc na próbach, co poniedziałek widziałam i naprawdę moja dusza cierpiała, jak patrzyłam, jak ona po prostu no, swoim zachowaniem, swoim odzywaniem się do tych ludzi za każdym razem chciała im powiedzieć i mówiła ja, potem długo, długo nic i reszta świata. Tak nie może być. Musimy ze sobą współpracować. Jesteśmy Polonią nie po to, żeby być sąsiadami i wrogami, tylko po to, żeby razem współpracować. Szczególnie w świecie artystycznym możemy się różnić, możemy się nienawidzić, ale tam, gdzie pracujemy razem, powinniśmy się szanować. Ja nie widzę w zachowaniu tej pani, a jakichkolwiek, pani Kingi Modjeskiej. Nie widzę w jej zachowaniu jakichkolwiek oznak współpracy z innymi artystami na chicagowskiej Polonii. Chciałabym, żeby Państwo po prostu o tym wiedzieli, że ja mam takie zdanie. Ja, Barbara Kulesza, mam o niej takie zdanie. Powinienem poprosić panią Kingę Bodieską o odniesienie się do wypowiedzi pani Kuleszy, ale nauczony doświadczeniem z 2011 roku, kiedy to poprosiłem panią Imiołek Modjeską o wywiad, powiedziała mi wtedy, że nie chce jej się udzielać wywiadów. Jeżeli nadal chce z nią ten wywiad, to ona może mi wysłać i wysłała linki do już przeprowadzonych z nią wywiadów, a ja mam sobie coś z nich skleić. W związku z tym, że ja nie sklejam żadnych materiałów prasowych, tylko je piszę, stwierdziłem, że nie będę prosił pani Modjeskiej o zajęcie stanowiska w tym przypadku, bo zapewne bym usłyszał jakąś kolejną skretyniałą wypowiedź, na słuchanie której nie mam ochoty ja i prawdopodobnie ty. Tyle kwoli pani Kingi Modjeskiej. Jeżeli coś masz do powiedzenia, jeżeli zostałeś skrzywdzony, wykorzystany czy też oszukany, zadzwoń pod gorący telefon Konkrety TV 312 870 0202. Do zobaczenia.